Cześć. Dziś u nas gwint KW-V2 do BMW E36, sedan, coupe, cabrio, touring bez kompakta oczywiście, roczniki akurat po czerwcu 92. Tu mamy nasz toolkit, czyli papiery plus klucze do regulacji zawieszenia. V2, czyli mamy zawieszenie z regulacją odbicia, popularnie zwana regulacja twardości, więc mamy kolumnę w nierdzewce przednią, tak zwany inox. Mamy, jak to w KW, nakrętkę pojedynczą, kontrowaną małym imbusem z odpowiednią siłą. Dokręcamy imbus, jest to wszystko w instrukcji. No i standardowo kolorystyka KW, czyli żółte sprężyny, fioletowe elementy. No i tutaj to miejsce na wsadzenie kluczyka do regulacji odbicia. Amortyzator lewy i prawy, odbicie lustrzane z przodu. No i tutaj mamy tył, wyskoczył nam z mocowania, ale tak, mamy tył z osłoną, odbojem w zestawie. Może pokażę, że tutaj też, jak już jest odpieczętowany, tu też jest regulacja odbicia, również w tłoczysku. Mamy miejsce na pokręcenie imbusem. Drugi tylny amortyzator. Sprężyna tylna. Sztuk jeden. I do tego druga sprężyna na tył. I regulacja do tejże sprężyny. Także tak to wygląda na tył. Są tu jeszcze podkładki w komplecie do mocowania. I to chyba wszystko. Tutaj łączników nie będzie do E36, także mamy pełen komplet. Także zawieszenie gwintowane KW-V2 do E36 wygląda w ten sposób. Na razie, cześć.